Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku 3 sposoby na wideotesty.pl. Witam Was po krótkiej urlopowej przerwie. Mam nadzieję, że już macie naładowane baterie i będziecie chcieli oglądać zarówno 3 sposoby na, jak i inne serie prowadzone przeze mnie. A dzisiaj bardzo ciekawy temat, ponieważ zbliża się weekend, właściwie już weekend trwa, jest dzisiaj święto, więc przyszedł czas na napicie się czegoś dobrego, niekoniecznie napojów chłodzących. Dlatego też pewnie zastanawiacie się czasami, czy możecie wsiąść za kółko, czy możecie odwieźć teściową do domu po rodzinnej imprezie zakropionej alkoholem. Dlatego też dzisiaj 3 sposoby na, a właściwie 4 aplikacje na Androida, które pozwolą Wam sprawdzić Wasz poziom alkoholu w Waszym krwiobiegu. Zapraszam! Alkodroid to najlepiej oceniana tego typu aplikacja w Google Play, głównie ze względu na swoją prostotę. Na dodatek dostępna jest zupełnie za darmo. Aby sprawdzić przybliżoną ilość alkoholu we krwi, najpierw musimy ustawić naszą wagę i płeć. Dodatkowo można jeszcze ustawić tempo naszego metabolizmu w postaci procentu. Potem wystarczy już tylko dodać do naszego wieczornego menu wypite przez nas trunki, wybierając je z dostępnej listy pozycji lub dodając swoje niestandardowe dawki, określając ich pojemność i stężenie alkoholu oraz oczywiście godzinę, w której je wypiliśmy. Program na bieżąco poprzez oś czasu informuje nas, ile etanolu znajduje się w naszym krwiobiegu, jednakże Alkodroid nie bierze pod uwagę tempa spożycia. Nasza druga propozycja do sprawy podchodzi nieco inaczej, bowiem od razu stosuje zasadę ograniczonego zaufania. W praktyce oznacza to 3 testy refleksu. Następnie zostajemy poproszeni o podanie jedynie wagi i płci, brak jakichkolwiek innych szczegółów. Dodawanie spożytego alkoholu odbywa się na tej samej zasadzie. Wybieramy dostępny preset z listy lub tworzymy własny, podając moc, ilość oraz czas wypicia. Również i to oprogramowanie nie bierze pod uwagę innych parametrów naszego ciała, a przede wszystkim tempa spożycia. Mimo to wyniki znacznie odbiegają od tego, co pokazywał Alkodroid. Sober App jest o tyle ciekawszą pozycją, gdyż kiedy stwierdzi, że nie mamy możliwości prowadzić samochodu, może wyświetlić najbliższe postoje taksówek lub, uwaga, listę pubów zlokalizowanych niedaleko naszych pozycji. Ostatnie dwa programy, mimo iż najgorzej oceniane w Google Play, są najbardziej bezpieczne. Aplikacja Sprawdź Promile to nasz krajowy produkt autorstwa poznańskiej kompanii piwowarskiej i co jeszcze ciekawsze, w sklepie Google znajduje się w kategorii edukacja. Niemniej jednak, tym razem sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ algorytm Polaków, oprócz wagi i płci, pod uwagę bierze jeszcze wiek, aczkolwiek nie jestem pewien, czy nie chodzi tutaj tylko o sprawdzenie pełnoletności. Z niewiadomych więc przyczyn program ten jest najmniej pobłażliwy ze wszystkich dzisiaj przedstawianych. Oznacza to, że algorytm oblicza stosunkowo najdłuższy czas zarówno przyswajania, jak i wydalania alkoholu z naszej krwi, co jakby nie patrzeć jest o wiele bezpieczniejsze niż w przypadku powyższych przykładów. Aplikacja również wykorzystuje oś czasu i ponadto oferuje także możliwość wyświetlenia listy taksówek w zależności od miasta oraz, co jest ewenementem, norm wskazujących dopuszczalną ilość alkoholu we krwi w większości państw Europy. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z programu Kalkulator Alkoholu we Krwi autorstwa niezależnego dewelopera Pawła Nadolskiego. Użyty tutaj algorytm przynajmniej w teorii powinien być bardziej dokładny i w rzeczywistości faktycznie wyniki uplasowane są pomiędzy Alkodroidem a Sprawdź Promile. Szczegóły, o jakich podanie w tym przypadku poproszono użytkownika, to nie tylko płeć i waga, ale także wzrost, szybkość metabolizmu, czyli wydalania alkoholu z krwiobiegu oraz możliwość zaznaczania okoliczności spożycia posiłku przed wieczorną przygodą z trunkami. Poza tym wszystko wygląda podobnie. Aby sprawdzić ilość etanolu w naszym krwiobiegu, trzeba wprowadzić odpowiednią godzinę i porcję z listy lub zdefiniować własny trunek, wpisując jego pojemność oraz moc. Natomiast co najważniejsze, można jeszcze ustalić tempo picia danego drinka w minutach. Jak możecie zauważyć na przykładach, zarówno okoliczność spożycia posiłku, jak i tempo spożycia alkoholu ma bezwzględny wpływ na jego ilość w naszej krwi, a także prędkość jego usuwania z organizmu. Aplikacja wyświetla nie tylko godzinę całkowitego wydalenia alkoholu, ale również czas, w jakim tenże alkohol osiągnie swoje maksymalne stężenie w naszej krwi. Natomiast minusem tego rozwiązania jest brak osi czasu. Program posiada także dodatkową funkcję w postaci skrótu do aplikacji Taxity, czyli dostępnych w pobliżu taksówek i lokali, lecz rzecz jasna, trzeba ją osobno zainstalować.
Jak widzieliście, większość aplikacji nie jest jeszcze do końca dopracowana, ponieważ bierze za mało czynników wpływających na wasz poziom alkoholu we krwi pod uwagę. Natomiast jak zwykle polski produkt okazał się najlepszy, właściwie dwóch z polskich przedstawionych przeze mnie produktów. Aplikacja Kalkulator Alkoholu we Krwi autorstwa polskiego niezależnego dewelopera bierze najwięcej czynników pod uwagę, a przede wszystkim dwa najważniejsze, czyli okoliczność spożycia posiłku przed piciem lub w trakcie, ale to też może być w przyszłych wersjach jakoś dopracowane, a ponadto coś, czego żadna inna aplikacja nie bierze pod uwagę, a który jest naprawdę bardzo istotny ten czynnik, czyli tempo spożycia. Można tam sobie je ustawić w minutach i to, jak widzieliście na przykładzie tutaj, co wam pokazałem w trakcie omawiania tego programu, ma naprawdę bardzo duży wpływ na wynik promilowy alkoholu w naszym krwiobiegu. Pamiętajcie oczywiście, że to są naprawdę aplikacje, które dają przybliżony wynik, więc przydadzą się na jakimś przypadkowym piwku czy paru szotach u kumpla, a nie o naprawdę świadomej zaplanowanej imprezie. Wtedy, jeśli chcecie naprawdę po jakimś spożyciu wsiąść za kółko, to pamiętajcie, zaopatrzyjcie się najlepiej w alkomat. Naprawdę nie opierajcie całego swojego przekonania o trzeźwości tylko na podstawie wyników z aplikacji. Już prędzej zamówcie taksówkę, bo numery macie podane w większości z tych programów. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o palcu w górę, skomentowanie poniżej, piszcie kolejne pomysły na trzy sposoby na, a tymczasem zapraszam was do innych moich filmów na Video News i również na inne filmy i recenzje na videotesty.pl. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, na razie, pa!